Słuchowisko w radiowej jedynce. Wielki powrót. Kampania informacyjna Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Polskiego Radia. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU. Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Zbigniewa Moskala, Syberyjski Legion. Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku, amen. Usiądź. Usiądź, synu. Proszę księdza. Na duszy ciężko. Wiem, chłopcze. Rozumiem. Za słuszną sprawę walczyłeś. Niechże ci ta myśl duszę pocieszy. Za słuszną sprawę. Proszę księdza, czy ja wiem? O wolność człowieczą powstałeś przeciw jej ciemiężcom. O wolność, do której sam Bóg, Stwórca, nas powołał. W Kułtuku, w lazarecie, gdzie się z druhami spotkałem, żeby plan cały omówić. Tam jeszcze czułem niepewność co do tego zamierzenia. Ale stało się, jak się stało. Nie. Jak bydło tutaj jesteśmy. Jak bydło traktowani. Gorzej. Ciszej, panie Arcimowicz. Ciszej, na Boga. Szpicli carskich wokoło dosyć. Bicich. Bicich. Bicich carskich psów ratów. Tam za drzewami. Przepraszam panu, za chwilę muszę go uładzić. Tak co godzinę wrzeszczy biedak. Majaczy mu się, że jeszcze po wstaniu 63 walczy. On taki młody jak i pan, panie Wroński. Spotkaliśmy się tu, panowie, aby plan naszego ruchu dokładnie omówić. Zatem... To i zaraz, panie Eliaszewiczu, mówimy. Tylko niech Wroński wróci od tego drucha swojego. Ej, obudź się, słyszysz? Obudź się. Obudź się, mateczka twoja daleko. W ojczyźnie zostałamy tutaj w Kułtuku na południowej stronie Bajkału. Więcej niż 6000 wiorst masz do mamy swojej. Popatrz ty na mnie. Popatrz, wiesz, który rok mamy? 63. 1866. Jak to? Powstanie skończone. Śpij. Spokojnie będzie. Panie Arcimowicz, zaczynaj pan, jak to widzisz? Pamiętacie, jak rok temu w 65 chcieliśmy z rosyjskimi spiskowcami Syberię od caratu wyzwolić? Jak się zakończyła ta komitywa krasnojarsko-kańska? Carska ochrana szybko się połapała. Podobno im Suliński jako konfident wysługiwał się za pieniądze. Teraz wielu w kazamatach do dzisiaj ginie. A my musimy o swojej sprawie myśleć i działać uważnie. Ostrożnie bardzo. Ludzi trzeba zjednoczyć. Może i wśród miejscowej ludności zapał całkiem nie zgasł. Kto wie, w ilu sercach tli się jeszcze chęć, by przeciw caratowi stanąć. Może pójdą z nami. A jak nie, to zawrócimy i skierujemy się do chińskiej granicy. Na południe. Dużo nas tu nawieźli na katorgę. Podobno mamy budować wielką drogę wokół całego jeziora Bajkał. Rozruch trzeba zacząć w kilku miejscach. Kułtuk, Muryna, Miszycha. Ale najpierw w Kułtuku. Bo gdzie najbliżej jest carska armia? W Irkucku. Ponad 100 wiorst na północ. Jeden dzień na koniu, ale 2 dni marszem. A jeszcze przez Angarę. Przeprawić się muszą, a woda teraz wysoka. Czyli ja zacznę w Kułtuku i ze swojej partii zesłańców oddział utworzę. Potem wzdłuż południowego bajkalskiego brzegu, na zachód w jeden dzień szybkiego marszu do Muryny zajdziemy, by się połączyć z panem Szaramowiczem i jego ludźmi. W ten sposób spod rosyjskich bagnetów uciekniemy i siły swoje wzmocnimy. Ja w Murynie swoich pobudzę i na was zaczekamy, panie Arcimowicz. Tak jest. A
potem na południe, chińską granicę warto by przekroczyć. I tam pod opiekę amerykańskich, angielskich i francuskich konsulów się oddać. Dobrze pan mówi, panie Eliaszewicz. Ale najpierw jeszcze na zachód, do Miszychy, gdzie jest pan Narcyz Celiński, trzeba by dojść, z nim się połączyć. A potem do Opolska, tam magazyny broni i żywności zdobyć. Ale to by wtedy bardziej na północ byśmy szli, a nie na południe. No to przeciwny kierunek. Ale żeby prosto dojść do granicy z Chinami, musielibyśmy się z Opolska cofnąć na południe, wprost w łapy carskich, którzy będą nas ścigać. A tam pójdziemy w górę łukiem. Potem dopiero zejdziemy na południe przez Komę, Ułan Udę, jezioro Gęsie, aż do Kiachty. 7-8 dni marszu. Przedsięwzięcie to widzę szalonym tym bardziej, że od Miszychy, od pana Celińskiego żadne wieści nie dotarły. No ale cóż, Posulsk dobrze by było panować, bo jak bez zapasów żywności i broni w drogę do Chin ruszać? Gdyby i na to przyszło. Panowie, za długo tu szeptać nie możemy. Zaraz ktoś słówko usłyszy i carskim doniesie, nim jakiś krok zrobimy. Ja w nocy na świętego Jana, według tutejszego kalendarza, insurekcję zacznę. Wiemy, jak w Kułtuku kozaków obezwładnić. Konie i broń zdobędziemy. Potem... Potem Bóg jeden wie, co będzie. Ledwo 3 lata temu w styczniu naród nasz krew przelał w walce z okupantem carskim, a teraz i nam przychodzi do nierównej walki stanąć. No cóż, tak trzeba, panowie. Tak trzeba, da Bóg, do ojczyzny wrócimy. Wrócimy. A kto zjedz? Kto zjedz? Teraz! A to zjedz! A mocno wiąże subratus! Niech żaden się ruszyć nie może! Dobra, konie! Konie buriatom zabierać! No, no! Wyprowadzać! Broń wszystko i żywność, brać, co tam jest! Żwawo! No dobra, cisza! Ruszamy teraz do Murynu z panem Gustawem Szaramowiczem, jego ludźmi się połączyć. My już teraz syberyjski legion wolnych Polaków, wolnych pojmujecie! No, nie czas na wiwat. Widzicie, że nie wszyscy bracia ruszą z nami, Bóg z nimi. Skorek! Jestem! Wiesz, jakiego dobrego konia, jedź naprzód, ku Murynie. Zważaj, czy tam jakieś niebezpieczeństwo na nas się szycha. Rozkaz. No, a my spokojnie i w drogę. Z tej cholernej jazdy. Podejdźcie tu. A wszyscy. Dobra. Słuchajcie, tu, w Murynie, wszyscy do walki zdolni ruszyć muszą. Złączmy się, bo widzicie, jak przemyślnie nas, katorżników, carski demon podzielił. Tak zwanym lepiej urodzonym lepsze warunki daje, jedzenie znośne, a nasi bracia z chłopstwa za narażenie tak samo życia dla ojczyzny dużo gorszy. Niedostatek cierpią 6000 wiorst do rodzinnej wioski. Tak być nie może. Nie może. Do walki, powtarzam, stanąć musimy jak jeden mąż. Do jakiej walki, panie Szaramowicz? Pan nas na rzeź chcesz wysłać. Wytłuką nas jak robactwo. A jak my tu żyjemy? Jak robactwo właśnie. W głodzie, brudzie i chłodzie. Dobrze pan Szaramowicz mówi. Dobrze. Oto idziemy się z tej beznadziei, smrodu i głodu wyrwać. Tak jest, wyrwać. A choćby w walce o wolność życie utracić. Godniejsze to niżli powoli tutaj zdychać. Pod carskim butem i batogiem jego pachołków kark zginie. Tak jest. Tak jest. O jakiej walce o wolność nam tu mówisz? Na Irkutsk ruszymy? Potem i na Petersburg może? Wstajże z głodu zdechniem i nasze ścierwo zwierz rozwłóczy. Godna to śmierć. Ciszej, panowie! Cicho! Mówię! Straż nam tu zaraz na łby ściągnie ci. No. Mam wiadomość, że partia Arcimowicza z Kułtuku pod Murynem już na nas czeka. Im się udało strażników powiązać, konie, broni, żywność mają. Powiadam wam raz jeszcze, lepiej przed plutonem sołdatów stanąć, niż w łajnie tutaj żyć. Ale w tym łajnie może i przeżyjemy. Wyrok może i przetrwamy. Do kraju wrócimy. Może i co się wydarzy. Mówią, że w Turcji formuje się już Legion Polski i pod dowództwem Mirosławskiego.
to brednia jest! A nawet jeśli by się ich sformowali, to jak tu na Syberię dotrzeć mają, co? No na własne uszy słyszałem, że mogą przylecieć ogromnym, sterownym balonem w kształcie ryby ze specjalnym gwintem w ogonie i że... To właśnie... pan może masz jakiś gwint w mózgu i to nieźle zakręcony! Chyba na amen, że w dudy takie zmalone wierzysz! Co ty, 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 tu, co? Spod ogona wsunie! Stać! No. Stać, mówię! Jeszcze nam tu bitki między sobą brakuje. Po co nas, panie Szaramowicz, pod kule i bagnety pchać? No. Może jednak przetrwamy? Nie przetrwacie, bo ruch już się zaczął. Cieszej. I nie będą zważać oprawcy na to, czy kto ruszył z nami, czy nie. Dobra. Wszystkich was w kajdany zakują, jeśli przeżyć zdołamy. Rozrywać kajdany to każdego Polaka obowiązek. A tutaj teraz to obowiązek moralny. Ty nas tu, panie Szaramowicz, moralnością oczu nie zmarł. Sam pan pilnuj tego, co w środku masz. A my, podłe to, co pan mówisz! Ja za takie podłe słowa na drzewach bym wieszał! To widzę, że mnie pierwszego pan gotów powiesić! A tak? A tak? Całkiem ładnie, panie bracie! Swoich pan gotów mordować! Co? Panowie! Straże! Straże pod broń stanęły! No to samiście sygnał do powstania dali. Wyjścia teraz nie ma. Rozbroić trzeba straż. Dobra, wy dwaj stańcie przy drzwiach. Ja tu naprzeciwko drzwi, niech na mnie strażnik patrzy, a wy go od tyłu w łeb. Rzućcie się całą kupą, jakby więcej ich wlazło. A teraz cisza. Iż to wy, polskie sobaki, a? Rozbroić straże! I konia, bierzcie konie! Skóry! Tu jestem, panie Arcimowicz. Popatrz, no. Bo mi się zdało, że jakiś ruch tam między drzewami. Nie są daty jakieś. Aha, widzę. To nasi chyba, bo łachy na nich takie. Tak, tak. Widzi mi się, że nasi. To partia Szaramowicza pewnie. Tak. Nareszcie! Podsługaj się bliżej tu. Przyjrzyj, jak nasi, to Szaramowicza pytaj i daj go tu do mnie. Jego samego. Aha. No, dawaj, to jest. Czołem, panie Szaramowicz. Długo tutaj pod Murynem musieliśmy na was czekać. A niewiele brakowało, a nasi towarzysze nie dali sami by nas pod nóż carskich żołdaków dali. Co pan opowiada? Oj, panie Arcimowicz, przeprawę miałem z nimi taką, że... Opowiadaj pan szybko! Więcej chyba z mojej partii zostało w Murynie, niż tu do was przybyło. Wolą tamci tchórze z robactwem żarcie dzielić, niż głowę godnie podnieść. Musiałem im w oczy tchórzostwo wygarnąć i taki wrzask się zrobił, że straże usłyszały, pod broń stanęły i wyjścia nie było. Obezwładniliśmy i powiązali. Wzięliśmy, co się dało i ku wam ruszyli. To ilu was? Oj, jeszcze żeśmy się nie policzyli, ale nie tylu jest, ilu powinno być. A? Skorek! No? Zawołaj mi tu szybko Eliaszewicza i Wrońskiego. Aha. Smutne myśli mam, bez wątpienia mgłą zasnute. Czy nam to poruszenie tutaj co da? Krok jaki ku wolności uczynimy? Kiedy my, taki naród bitny i dzielny, w jedną pięść się zjednoczymy. Smutne myśli, panie Szaramowicz, wyrzuć pan z głowy. Albo schowaj głęboko. Dowodzić masz tutaj nami, tu i teraz. A do tego trzeba myśli jasne. Ja rzemiosła wojskowego nie znam. A kto z nas w tym biegły? Pan przynajmniej umysł malotny. Bystry. O, Eliaszewicz i Wroński już są. A, panowie, bliżej tu. Bliżej, panowie, bliżej. Słuchajcie, jak zaproponował przed chwilą pan Arcimowicz, obejmuje dowództwo naszych połączonych oddziałów. Idziemy do Miszychy. Ale pan, panie Eliaszewicz, utworzysz straż przed nią. Taki mały oddział kawaleryjski. Wybierzesz pan sobie pośród koni, które tu przywiedliśmy, które zechcesz. Tak jest, ale pytanie mam, pozwólcie. Słucham. Czy z tych powiązanych wsubratów nie uwolnił się jaki i z meldunkiem o naszym ruchu do władz carskich nie doniósł?
Tego to już wiedzieć nie możemy. Ja ze swoją partią po drodze jeszcze stację amurską zająłem. Broń, żywność, konie, wózki pocztylionów zarekwirowałem i linię telegraficzną zerwałem. Zatem w drogę, panowie. A my za pana drużyną, panie Eliaszewicz, z naszymi wkrótce ruszymy. W drogę! Tak jest. Skorek! To jest! Ty z Eliaszewiczem i Wrońskim jedź. A trzymaj się trochę z tyłu, żebyś nam zameldował, jak się mają sprawy. Pojmujesz? No, pojmuję, panie Arcimowicz. A na koniu się utrzymasz? Panie Saramowicz, ja na oklep już jeździł, jak widzącem byłem. Zatem drogę, drogę, panowie! Stać! Do kogo? Kurier od chorążego warzywa. Ściśle tajne. Tutaj do Irkucka pędziłem, co koń wyskoczy. Do kogo pytam? Do generała lejtnanta Sełasznikowa. A w jakiej sprawie? Ściśle tajne. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Znaczy się pilna. Tak jest. Bardzo pilna. No jak taka pilna, to zaczekajcie tutaj. Ani kroku stąd. Jasne? Tak jest. Eliaszewicz z Wrońskim są z jakiś dzień drogi przed nami. Cisza na razie. Ale to cisza przed Bożą, panie Szaramowicz. Z Murynu do Miszychy ze 100 wiorst będzie. Oni tam już doszli chyba. Co pan o tym sądzi, panie Arcimowicz? A mapę tu taką wyrysowałem, jak iść powinniśmy. O, zetnij, pan Gustawie. Moi idą z Kultuku. Potem się w Murynie spotkaliśmy. Dalej trzeba do Miszychy, potem Mysowa, Lichnowska, ja i Posolsk, gdzie broni i żywności w magazynach. Panie Kazimierzu, na papierze ładnie wszystko wygląda. Przecie wojska carskie nie próżnują. Kto wie, jakie potyczki trzeba będzie stoczyć. Ilu nas zostanie? Oj, pochmurne masz myśli, panie Gustawie, pochmurne. A przecież dzień mamy ładny, ciepły. W ojczyźnie to bym w sadzie leżał. Cisza! To jeden człowiek na koniu. Zadrzewa! Szybko! To Skorek! 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 Dawaj tutaj! Zwycięstwo! Zwycięstwo, panowie! Skorek, gadaj przytomnie! Eliaszewicz i Wroński zaaresztowali najpierw pułkownika Szaca, a potem i drugiego pułkownika Czerniejewa. Bez oporu, jakby bułkiem masłem smarować. Co ty gadasz, Skorek? Zmysłów ci nie pomieszało? Gdzie tam, panie Szaramowicz? Na własnym oczy ja to widziałem. I co prędzej do was galopem. O, zwycięstwo! Cisza przed burzą! A jaki to dzisiaj dzień mamy? 26 czerwca. A, to zapisać trzeba. A godzinę? O, przed południem. 10 może. Zapisać. Teraz dopiero mi ten warzew kuriera przysyła. O 10 rano, po 2 dniach buntu Polaczków. Jaśnie, panie generale. Milczeć! To jeszcze przed tą zobaczą ruchawką dwaj zwykli woźnice do robót katorżnikom przydzieleni donieśli, że bunt psu braty szykują i chcą Posolsk opanować. Wczoraj w nocy 2 jamszczyków buriatów Bajkał przepłynęło na małej łupince i zameldowali, że już ponoć ci Polacy ku Posolsku ruszyli, a warzew teraz się obudził. Chorąży warzew chciał... Chciał sprawdzić wszystko, żeby... Meldunek całą prawdę o buncie dawał. I dopiero kurierów rozstawił z wiadomością. Ja ostatni byłem i tu do waszej wielmożności dojechałem. Sprawdził! I 11 godzin zmarnował! Wracaj! A powiedz chorążemu warzewowi, że my już broń wszelaką mieszkańcom zarekwirowali. Bo tu w Irkucku Polaków dobrze ponad 300 jest. Strach pomyśleć, jakby im ta broń w parszywe buntownicze łapy wpadła. Policja wszystkich sprawdza na rogatkach. Ja dowództwo wziąłem i łby buntownikom pourywam. Warzew niech działa szybko. Drogi i rozjazdy niech swoimi obstawia. Zabieraj się do galopu. To jest. Jegor! Słucham jaśnie pana generała. Sprowadźcie tu do mnie majora Rika. Rozkaz. A wie ksiądz, że był taki moment,
kiedy w sercu odnalazł nadzieję, że może nam się uda. Krótki to był moment. Chwila. Gdy ten chłopak, jak mu było? Skonek, tak. Przybył do mnie i Jarcimowicza krzyczał zwycięstwo, bo Eliaszewicz z Wrońskim jeńców wzięli niepośredni. Dwóch pułkowników carskich, Szaca i Czerniejewa. A jeszcze tam, w Miszysze, Wroński wizję zwycięstwa rozgłaszał. Ten Skorek to słyszał. Krzyczał ponoć Wroński, że lada dzień na lawetach zdobycznych będą odpoczywać. I komu to wykrzykiwał? Partia katorżników w Miszysze niczego nieświadoma była. Nie wiedzieli, o co chodzi, a jak nie wiedzieli, o co chodzi, to do walki nie byli chętni. Druh nasz, Narcyz Celiński, pod dowództwem Reinera awangardę kawaleryjską utworzył. 3 godziny walczyli z oddziałem wojsk carskich. Naszych dużo poległo, a resztka ocalałych do Miszychy się wycofała. Na mój oddział tam czekali, mając nadzieję, że dużo ludzi ze mną będzie, a moi, cóż nas było, ledwo 150 i słabo uzbrojonych. Naradzić się z Celińskim było trzeba. Panie Szaramowicz, wobec przeważającej siły przeciwnika trzeba nam jak najszybciej, słyszycie? Jak najszybciej ku granicy chińskiej się kierować na południe. Ale jak tego dokonać pan chce, panie Mliński? Ciekawym bardzo. Do Wierchnougdańska dostać się trzeba. Drogą ku Kiachcie wyruszyć. Tam przejść granicę chińską. W okolicy tamtej zamieszkują starowiercy i potomstwo sekt prześladowanych w Rosji. A nawet wnuki i prawnuki szlachty polskiej zesłanej tutaj za czasów Katarzyny II. Pięknie to słyszeć, ku Kiachcie ruszyć, tak? A myślisz pan, panie Celiński, że wojska carskie w ciemię bite są? A co mi pan tutaj wygadujesz? Ja doświadczenie wojskowe w przeciwieństwie do pana, panie Szaramowicz, mam. Co mówię bez mydlenia oczu, bo sprawa nasza szczerości absolutnej wymaga. Jestem w stopniu kapitana sztabowego, gdyby pan łaskawie przypomnieć sobie zechciał. Owszem, owszem, w stopniu kapitana sztabowego, ale inżynier. Ale to rzecz nieistotna, bo prochu w boju dobrze się nawąchało. Dobrze, a węch panu nie podpowiada, że Moskale już na południowy brzeg Bajkału w znacznej sile dotarli? Ja ich smród czuję aż tutaj. Dobrze mówi pan Szaramowicz. Teraz z powrotem w kierunku Kultuku się posuwasz, to tak jakby mysz kotu sama pod zęby właziła. To co pan, panie Eliaszewicz, proponuje? A popróbować szczęścia, cóż nam to? I od razu czoło Moskalom stawić. Na drodze w kierunku Kultuku przyjdzie nam bitwę przyjąć w gorszych warunkach. Bitwę każdą przegramy. Wiedzą to ci, którzy choć trochę umysłu wojskowego mają. Teraz trzeba własną skórę ratować. To, co nam tu proponujesz, pan, panie Celiński, to jest tchórzostwo. Ucieczka z pola walki. Jak śmiesz mi tu, Szaramowicz, tchórzliwość i zdradę zarzucać. Ale widzę, że ambicja chęci dowodzenia umysł panu mądrze. Dość, panowie, na Boga. Między sobą zgody nie umiecie utrzymać. To i cóż się ludziom naszym dziwić? Taktyka, panowie, taktyka! Taktyka! Taktykę ustala dowódca. A zresztą wobec uporu pana Szaramowicza. Nie o mój upór tutaj chodzi, ale o odpowiedzialność. Właśnie. Za tych, którzy... Odpowiedzialność! Słyszysz ich? Słyszysz, panie Celiński? Nie po to, żeśmy powstali, żeby się przed wrogiem chować! Dobrze, dobrze! Panowie. Dobrze, milknę, panowie! Bo z serca i duszy mówiąc, choć trudno to wyrzec, nie dostrzegam dla nas szans w bitwie z carskim wojskiem. A osobę swoją do dyspozycji oddaję i obiecuję, nie będę się mieszał. Jaśnie, panie generał, nadszedł raport z działań naszego wojska. Życzy sobie pan generał, aby odczytać? Życzę sobie, życzę. Oddział majora Rika o 5:30 rano, przepływając Bajkał, w posolsku się zameldował. Major Rick melduje, że w posolsku żadnych buntowników nie ma. Oddział majora został wzmocniony. 220 żołnierzy do niego dotarło. Zabezpieczywszy miasto wojskiem, ruszył major Rick w kierunku Miszychy. Jego oddział połączył się z oddziałem porucznika Lawrientiewa, który znajdował się z 80 ludźmi w okolicach stacji Mysowa. Zaczekaj! Tak jest, jaśnie mężny, panie generał. Jegor! Cicho! Na mapę zerknę. A, to tutaj. No dobrze. Co tam dalej w raporcie? Czytaj.
Kiedy dostrzeżono pierwsze czaty buntowników, wysłano na obserwację parowiec, który płynął wzdłuż brzegów, trzymając się w jednej linii z maszerującymi naszymi wojskami. Siły buntowników na dość odsłoniętym brzegu widoczne są bardzo. Rozstawione też liczne patrole wojskowe w kierunku wszystkich przełęczy gór bajkalskich celem uniemożliwienia buntownikom jakiejkolwiek ucieczki w kierunku granicy chińskiej. Zdarzyły się jednak niewielkie potyczki. W jednym ze starć zginął porucznik Mikołaj Prochorow. Prochorow. Ponoć zakłuty kosą. Posiekano go, jak tu napisane, wprost na miazgę. Dosyć! Dosyć, dosyć! Zawzięte z tych buntowników diabły urwiemy tym polskim szczurom łby. Urwiemy łby tym polskim szczurom. Panowie, pan kapitan Celiński dał do dyspozycji swoją osobę i pod moją komendę oddał nasze oddziały. Porządek trzeba było jaki taki zaprowadzić. Udało się sformować 5 plutonów. Dowódcą pierwszego będziesz pan, panie Eliaszewicz. Tak jest. Pan Chodkowski obejmie 2 pluton. Rozumiem. Panie Szaramowicz, prośba jest od mieszkańców Miszychy, żeby... No co im idzie? Proszą, żeby pan odsunął się nieco od Miszychy. Boją się, że żołdactwo na nich zemsty dokona jak... Jak nas carscy pobiją? Tak, panie Szaramowicz. No, nie wiem, nie wiem. Myślę, że trzeba tak zrobić. Po co więcej na sumienie dusz ludzkich brać? Tak, macie rację. Tak trzeba. No dobrze. Wasze plutony biorą konie i broń. Pozostałe 3... To, co tam zostanie. Kilka buriackich strzelb, piki, kosy. Niech pan Koski, Kiedroński i Kwiatkowski wezmą każdy po plutonie. Panie Szaramowicz. Tak. Siła wojska pod dowództwem majora Rika przeciw nam stanie. Dłużej. No trudno. Skorek, ale ty się do walki nie mieszaj. Jak to? Panie Szaramowicz, ja walczyć! Nie będziesz. Łącznikiem cię mianuję. Szybki i bystry z ciebie, chłopak. Mnie bezpośrednio podlegasz i mnie meldujesz. Co na polu bitwy się dzieje? To mój rozkaz. Tak jest. Czasu nie marnujmy. Druchowie moi, ruszamy. I ruszyliśmy, proszę księdza. Między Miszychą a Lichanową, nad rzeką zwaną Bystra, starliśmy się z Rikiem. Ich 300 ponad chyba, dobrze uzbrojeni, karni, a my... ze 100 nas było. No, może 120. Ileż to ta walka trwała, ledwo kilka minut. A potem... cóż było robić, no. Podzieleni na mniejsze oddziały ruszyliśmy w tajgę. Ku swojej zgubie, jak się okazało. No, wstawaj. Jeszcze nie czas umierać. Jeszcze trochę, no. Panie Szaramowicz, no. Jakieś szałasy przed nami. Cicho. Podczugamy się. A jak tam jacy ludzie są? Musimy znienacka zaatakować. Krzywdy nie czynić. Tylko jedzenie zdobyć. Za mną. Przecież my tu 3 dni temu nocowali. W kółko chodzimy. Jestem głodny do nieprzytomności. Nie mamy już nic do jedzenia. Boże miłosierny, Boże. Tośmy już całkiem pomieszania zmysłów dostali. Panowie, może przyjdzie nam, jak rozbitkom na morzu, wylosować kogoś spośród nas i... No i może wtedy przeżyjemy. Co pan takie rzeczy wygadujesz? To już chyba pan całkiem oszala. Ciszej! Takie mi już myśli, proszę księdza. Ohydne z najohydniejszych do łba przychodziły, jak jakiemu kanibalowi. Poszliśmy dalej,
na nogach się słaniając, a po dwóch dniach stado bydła wypatrzyliśmy. Jedną sztukę porwaliśmy i na pół surowo zjedli. Nikt nie chciał czekać, aż się w ogniu mięso dobrze upiecze. Szybko pojęli kozacy, bo im ludność miejscowa doniosła o tej brakującej sztuce bydła, że my w pobliżu się włóczymy. Otoczyli nas. No i taki to był koniec tej wędrówki, która jakąś nadzieję nam dawać miała. Wszystkie nasze partie tak wyłuskali. Kotkowskiego, Celińskiego. Taki to koniec był. No, tośmy się z tymi polskimi bandytami uporali. Tak jak jaśnie pan generał przewidział. Generał major Oldenburg już wie, że będzie przewodniczył komisji śledczej? Tak jest. Strat w ludziach po naszej stronie prawie nic. Ale że mi porucznika Prochorowa usiekli jak zwierzaka kosami. Jego! Tak jest. Ciało Prochorowa na widok publiczny wystawić i straż przy nim mają oficerowie pełnić. Niech lud irkucki widzi, jak my bohatera Smirskiego poważamy. Tak jest. No. Kończyć już tam. Toż to spowiedź święta. Nie godzi się przerywać. Ja mam swoje rozkazy. Bacz, synu, aby cię te rozkazy do piekła nie zaprowadziły. Jeśli w Boga wierzysz. No to się chociaż pośpieszcie, bo i mnie pod słup postawią. Idź zatem i daj nam trochę spokoju jeszcze. No mów dalej, synu. Ciężko. Proszę księdza na duszy. Jak sobie te gehenne przez stajkę przypominam. Rozproszyć się musieliśmy. Na mniejsze grupy. Do granicy chińskiej. Z 300 wiorst było. Wyłapali nas kozacy. Ludność miejscowa im donosiła. Oddział Kotkowskiego pod Kiachtą kozacy otoczyli. Kotkowski ludzi do walki jeszcze porwał, ale rozbili ich kozacy. Skorek młody mi na myśl przychodzi. Może się ostał? Nie szedł z nami. Arcimowicz dożywotnią katorgę dostał. Ja jutro w lufy karabinów spojrzę i... Boję się, proszę księdza. Boję się. Uwierzyliśmy Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. On śmierć pokonał. Do świata idziesz, gdzie ani bólu, ani łzy. W ostatniej chwili duszę powiesz Bogu miłosiernemu. Śmierć nasza nie kończy życia. Jeno je w lepsze przemienia. Bacz na to, gdy lufy w ciebie wymierzą. Rozkręciłem się niepotrzebnie. Jakąś rozpacz grzeszną. Przez chwilę popadłem. List dzisiejszej nocy do ojca mojego napiszę. Jego mi szkoda. Mnie lepiej kula w łeb, niż życie takie w łańcuchach katorżnika. Uklęknij. Odpuszczenia grzechów cię udzielę. Namaszczę na drogę ku Panu naszemu. Dominus noster Jezus Chrystus. Te absolvat et eva auctoritate ipsius te absolvat homi vincule excommunicationis suspensionis et interdit in quantum possum et tu indiges de inde ego te absolvo a peccatis tuis in nomine patis et filii et spiritus sancti. Amen. Koniec! Koniec! Kolejny dzień minął.
przyjdzie nam tu już żywota dokonać, panie Eliaszewicz. To Bóg jeden wie, panie Arcimowicz. Ma pan nadzieję przetrwać 20 lat tłukąc kilofem kamienie. Może już lepiej naszym przyjaciołom, którzy przed plutonem stanęli. Tego nie wiem, panie Arcimowicz. Oni już nie żyją, a my kolejny dzień przeżyli. Może i ma pan rację. Na pańskiej nadziei swoją mi przyjdzie wzbudzać. Dotarły do mnie wieści, że Celiński wypierał się udziału w naszej insurekcji. Wroński całkiem się załamał. Mówił wszystko sobie, tak. A Szaramowicz już przy słupie, tuż przed salwą krzyknął: jeszcze Polska nie zginęła. Pan Gustaw Szaramowicz to wielkiego formatu był człowiek. Od razu to pojąłem. Jeszcze Polska nie zginęła, krzyknął. W takiej chwili... Czy naprawdę nie zginęła? Nie zginęła, panie Kazimierzu, nie zginęła. Przecież żyjemy. A z nami... Rozejrzyj się pan. Jeszcze tylu żyje. Niektórzy katorgę przeżyją. Rodziny, kto wie, założą. Ich prawnukowie może do wolnej ojczyzny powrócą. Tak sobie czasami myślę, czy warto było tysiące wiorst od kraju. Tutaj z taką potęgą się mierzyć. Pragnienie wolności u człowieka silniejsze jest niż wszelkie okowy. Czasem iskierka nadziei błyska i w ogień się rozpala. A czy za 100 lat i więcej ktoś będzie pamiętał, że ten ogień w nas się rozpali? Jego wysokość, najjaśniejszy pan, car Aleksander II. Wezwaliśmy cię do Petersburga, panie gubernatorze generale Kukiel, żeby wam podziękować za to, żeście się z buntem Polaków tak sprytnie i szybko uwinęli. Służę jak mogę, najjaśniejszy panie, i wielki to dla mnie zaszczyt przed obliczem waszym stanąć osobiście. Pozwolę sobie tylko wspomnieć, że wielu naszych dowódców bardzo się do tłumienia buntu przyczyniło. Dobrze to słyszeć. Wiesz, jak ich nagrodzić. Tak jest, wasza wysokość. Korsakow mi tu listy buntowników na śmierć skazanych przysłał. Do rodzin swoich napisali. Masz, czytaj pan, panie gubernatorze Kukiel. Rozkaz, najjaśniejszy panie. Ojcze mój i przyjacielu. Kto pisze? Gustaw Szaramowicz, najjaśniejszy panie, przywódca. Do ojca swojego pisze. Dalej. Rozkaz, najjaśniejszy panie. Jutro umieram, ale 32 lata żyłem uczciwie. Przyczyną uczciwości mojej ty, przyczyną śmierci mojej. Ja. Posłano nas daleko, nam chciało się iść jeszcze dalej. Ja byłem naczelnikiem, broń była w robocie. A do starych klęsk dodała się nowa. Rząd to nazwał buntem. I jutro będę rozstrzelamy. Jeszcze Polska nie zginęła! A dalej, następny list. Kto pisze? Niejaki narcyz Celiński, najjaśniejszy panie. On z tym Szaramowiczem bunt wzniecili. Czytaj. Kochany Leonardzie, donoszę ci wiadomość niezbyt wesołą. Za wypadki zabajkalskie sądem wojennym skazany zostałem na utratę życia. Żegnam ciebie, bracie, siostry i wszystkich krewnych. Kochałem was do ostatniej chwili i jedyną było myślą moją w pośród najdroższej dla mnie rodziny zakończyć ostatnie dni mojego życia. Inaczej się stało. Żegnam was wszystkich z błogosławieństwem najserdeczniejszym na tej ziemi, z nadzieją uwidzenia się w przyszłym życiu. Twój brat, szczerze cię kochający, Narcyz Celiński. A następny? Kotkowskiego i Reinera. Czytaj po kolei. Najukochańszy ojcze i matko moja. Przed zaczęciem niniejszych mych słów błagam i zaklinam was, rodzice najdrożsi, na świętość religii, abyście się nie martwili, gdy na tym lodowatym papierze zaczniecie czytać przedśmiertelne słowa syna waszego.
Zapewne doleciał rodziców słuch o smutnej katastrofie w zabajkalskiej prowincji w Syberii. Otóż zamieszany w tę katastrofę sądem wojenno-polowym, skazany zostałem na rozstrzelanie i w konfirmacji naczelnika wschodniej Syberii wyrok sądu wojenno-polowego zatwierdzony został. Konfirmacja mi przeczytana była dnia 24 listopada 1866 roku, w której wymieniony byłem jako dowódca Legionu Polskiego w Syberii powstałego w zamiarze ucieczki za granicę, uczestniczący w potyczkach z wojskami w Syberii rozlokowanymi. Następny list. List Reinera do matki. Najukochańsza matko i drodzy moi bracia i siostro. Gdy list ten czytać będziecie, ja już połączony będę z duchem ojca mego. Jutro rozstrzelany będę za sprawę zabajkalską, która wam już zapewne wiadoma jest z gazet. Polaki. 3 lata temu w styczniowym buncie rękę na mnie podnieśli, a już nad Bajkałem za ich przyczyną krew moich żołnierzy się polała. Słuchaj, gubernatorze Kukiele, ty sam Polak z urodzenia. Powiedz mi, czy będą jeszcze na Zabajkalu powstawać przeciw nam? Czy tego robaka buntu, który zżera duszę twoich pobratymców, da się wyrwać z ich trzewi? Pozwól, najjaśniejszy panie, że ośmielę się zaproponować, aby katorżnikom trochę ulżyć. Ulżyć? No to w jaki sposób? Najjaśniejszy panie, może trawę trochę lepszą im dawać i chaty solidniejsze postawić. To się im... O buntach przestanie chcieć myśleć, tak? A tobie, gubernatorze Kukiel, za wierną dla nas służbę na rzecz stłumienia tego polskiego powstania dam order świętego Stanisława. I to 1. stopnia. Zaszczyt to dla mnie wielki, najjaśniejszy panie. Ośmielę się jeszcze zapytać, najjaśniejszy... Mów. Czy rozkażesz, najjaśniejszy panie, listy te rodzinom buntowników dostarczyć? A po co? Czy ty Polaków znasz? Będą je jak relikwie trzymać, następnym pokoleniom czytać, płodząc plemię zatrute jadem buntu. Listy tych zbrodniarzy w Petersburgu zostaną. Niech moi następcy wiedzą, czym Polacy od kołyski cuchną. Tak, tak, niech wiedzą. Na zgon rozstrzelanych w Irkucku. Lepsza nam kula, niżli takie życie. Rzekli, powstali, rozbroili zbirów. A gdy broń mieli, to w pierwszym zachwycie błysnęła ku nim ziemia łez i kirów. Potem pustynia, skąd nie ma wychodu, bój, gdzie szczęśliwi giną, męki głodu i znowu dawne pęta. Sąd otwarty dla katów spisy żaru. Czy słyszycie? Padł strzał. I drugi, i trzeci, czwarty. Salwo męczeńska, bądź dla tych zbudzeniem, których sumienia głos syren utula, a tym, co naród chcą zbawić z podleniem, powiedz, niż takie życie lepsza kula. Powiedz, na sprzedaż nie wolno nikomu wynosić słupów ze wspólnego domu, by w ciasnym szczęściu na chwilę utonąć. Niźli obcego ciała stać się cieniem, lepiej jak gwiazda we własnym ogniu spłonąć. Było to słuchowisko Zbigniewa Moskala, Syberyjski Legion. Wystąpili Tomasz Borkowski, Szaramowicz, Wojciech Żołądkowicz, Arcimowicz, Marcin Przybylski, Eliasiewicz, Mateusz Weber, Wroński, Robert Czebotar, Celiński, Maciej Zuchowicz, Skorek,
Mariusz Bonaszewski, car Aleksander II. Jarosław Gajewski, generał Kukiel. Zbigniew Moskal, generał Szałesznikow, Reiner. Wojciech Chorąży, Kotkowski. Szymon Roszak, strażnik. Stanisław Brudny, ksiądz. Jakub Gawlik, pacjent. Andrzej Mastalerz, katorżnik pierwszy. Sławomir Holand, katorżnik drugi. Rafał Zawierucha, katorżnik trzeci. Mikołaj Klimek, katorżnik czwarty. Ilja Zmiejew, jegor. Krzysztof Szczerbiński, kurier, obserwator. Marcin Troński, poeta. Konsultacja historyczna Krzysztof Żabierek. Opracowanie muzyczne Marek Miśko. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński i Marek Miśko. Reżyseria Jacek Raginis-Królikiewicz.